2018 tygodnika Solidarność księdzu Ludwikowi Kowalskiemu, proboszczowi parafii pod wezwaniem świętej Brygidy w Gdańsku. Za gorliwą służbę Chrystusowi, upominanie się o godność ludzi pracy oraz otwartość dla Solidarności. Taki napis widnieje na statuetce. W tych kilku słowach zawarta jest cała prawda o księdzu Ludwiku. Dzięki matce od najmłodszych lat swoje życie mocno związał z Chrystusem i jego nauczaniem. Dzisiaj dobrą nowinę głosi światu jako kapłan, prawdziwy duszpasterz, który dba nie tylko o wiernych, ale również o wszystkich potrzebujących. Ksiądz Ludwik od zawsze związany był z Gdańskiem. Śmiało można powiedzieć, człowiek Gdańska. Nic dziwnego, że jego drogi mocno splotły się z Solidarnością. Od 2010 roku ta więź zacieśniła się i za to serdecznie księdzu dziękujemy. Za sprawowanie opieki nad Kościołem Świętej Brygidy, który nazywany jest Domem Solidarności, to nasz dom. Miejsce, w którym my, ludzie pracy, czujemy się jak u siebie, jak w domu. Miejsce, które było ostoją i schronieniem, gdzie ludzie Solidarności znajdowali pomoc, opiekę i wsparcie. Czcigodny księże Ludwiku, szanowni państwo, nie mam żadnych wątpliwości, że tytuł Człowieka Roku 2018 Tygodnika Solidarność trafia w godne ręce. W imieniu swoim własnym, jak i całej redakcji Tygodnika Solidarność serdecznie gratuluję i dziękuję za przyjęcie tego wyróżnienia. Usiądźmy na chwilę. Księże arcybiskupie, metropolito gdański, księże biskupi, panie premierze, z przedstawicielami rządu, panie ministrze z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, panie przewodniczący NSZZ Solidarność, z moimi przyjaciółmi ze Związku Solidarność, panie wojewodo, moi przyjaciele, szanowni państwo, wyróżnienie mojej osoby przez Tygodnik Solidarność jest dla mnie autentycznie niezwykłym wydarzeniem, wielkim wydarzeniem. Pierwszy raz zetknąłem się z tym potężnym ruchem społecznym, z Solidarnością w 1980 roku, gdy uczęszczając w tym czasie do trzeciej klasy szkoły średniej, mieszkając w Gdańsku Oliwie, nieopodal Katedry Oliwskiej, przyglądałem się wraz z kolegami i koleżankami pod halą Oliwia, przybywającym z całej Polski, ludziom Solidarności, na pierwszy krajowy zjazd Solidarności. Ale jak pamiętamy, w następnym roku entuzjazm, także i pewnie wola zwycięstwa, jakby osłabły, wprowadzono stan wojenny w Polsce. Agresja militarna, śmierć wielu niewinnych osób, choćby górników z kopalni Wujek, aresztowania, internowania działaczy związkowych. Tym wszystkim żyła Polska, tym wszystkim żyła moja rodzina, moja mama, która pracowała w stoczni gdańskiej, właściwie w stoczni północnej, w Marlince. Bardzo ciężko, bo sprzątała pokłady statków. Pracowała i myślała nie tylko o tym, aby
zapracować na chleb dla trojga dzieci, ale też, aby się podzielić tym, co Solidarność niosła, tym przesłaniem o wolności i o godności człowieka. Nie tylko zatem chlebem nas karmiła, ale karmiła nas informacją i wartościami duchowymi. To czas, kiedy też tak wielu ludzi gromadzi się w kościołach i ludzi zarówno głębokiej wiary, niekiedy ludzi z wątpliwościami, ale kościoły były naturalnymi miejscami, gdzie można było się spotkać i nabrać mocy. Kościoły były ostoją nadziei. Później czas matury, stan wojenny. Nie mogliśmy nawet z koleżankami i kolegami zorganizować balu maturalnego. Incydent maturalny, który miał miejsce. Chciałbym o tym powiedzieć, bo z tego czuję się taki szczególnie dumny. Wydawałoby się, że to taki drobiazg, ale miałem w klapie marynarki wizerunek Matki Najświętszej, a pod Panią Jasnogórską napis Solidarność. Zwrócono mi uwagę, abym zdjął ten znaczek. Ale jak to młody człowiek, pełen zapału, przekory, udałem się do ławki, gdzie napisałem jednak ten egzamin. Później nawet przed osobą, która kazała mi ten wizerunek Matki Najświętszej z Solidarnością zdjąć, zdawałem egzamin z geografii. Pan Bóg pobłogosławił. Kolejny kontakt z Solidarnością to rok 2009, kiedy metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź kieruje mnie do pracy w parafii świętej Brygidy w Gdańsku w roli administratora parafii. Na mszy świętej w rocznicę podpisania umów sierpniowych 31 sierpnia 2009 roku z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, sprawowanej przez arcybiskupa, metropolitę, ksiądz proboszcz Henryk Jankowski deklaruje swoje odejście na emeryturę. Ksiądz arcybiskup zamienia dekret i ustanawia mnie proboszczem. I nie myślmy, że to jest takie proste, że to zawsze jest związane z jakąś wielką, potężną radością i szczęściem. Ja wtedy odczułem brzemię na ramionach. Chory kapłan, parafia szczególna, na której to terenie jest 6 kościołów. Każda parafia jest inna, każda jest wyjątkowa, a parafia świętej Brygidy rzeczywiście jest wyjątkowa. Posiada niezwykłą historię współczesną, tak bliską wielu spośród nas. Trzeba skupić wokół kościoła zarówno rodzinę parafialną, ale też jest to miejsce święte dla NSZZ Solidarność, bo to przecież bastion Solidarności. W październiku 2010 roku nowym przewodniczącym związku zostaje Piotr Duda. Wydawałoby się, że osoba niewiele znana tutaj na Pomorzu, ale to właśnie on dzięki swojemu optymizmowi, dzięki swojej głębokiej wierze, to właśnie on sprawił, że w Związek Solidarność wstąpił świeży duch, a dwie komory serca
Sala BHP i Święta Brygida odżyły na nowo. Dziękuję Tobie, Piotrze, że zrobiłeś tyle dobrego dla Solidarności, ale także i dla Świętej Brygidy. I wraz z przyjaciółmi z Solidarności, właściwie od samego początku, od pierwszych chwil, czułeś się jak w domu. To właśnie wtedy powraca myśl, by dokończyć bursztynowy ołtarz w Brygidzie. W 2013 roku ksiądz arcybiskup pobłogosławił ideę budowy drugiego etapu bursztynowego ołtarza ojczyzny. Zaangażował się w tę ideę. Powołuje ludzi, którzy tę ideę realizują do dnia dzisiejszego. W 2014 roku, 31 sierpnia, pierwsze dwa elementy, relikwiarz z krwią Jana Pawła II oraz relikwiarz patrona Solidarności, błogosławionego księdza Jerzego, zostają zainstalowane i poświęcone w nastawie. To zasługa Solidarności, to zasługa też artystów rzemiosła pomorskiego. W 2014 roku ksiądz arcybiskup powołuje zespół. Kolejne osoby, które włączone są w projekt bursztynowej nastawy i tworzymy kolejne elementy, bo czas jest krótki, jak często mawiał. I w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować mojemu arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głudziowi, metropolicie gdańskiemu, za błogosławieństwo, za zaufanie, za zaangażowanie, a także za pomysły, które na przestrzeni kolejnych lat wcielaliśmy w życie. Dzisiaj w Brygidzie, w bastionie Bożej i ludzkiej Solidarności, tak jak przed laty ludzie modlą się za ojczyznę, za Solidarność i o Solidarność. Jak wszyscy pamiętamy, każdego 31 sierpnia, w rocznicę podpisania umów sierpniowych, gromadzimy się w tym świętym dla Polski miejscu. Także 16 grudnia, wspominając zamordowanych robotników Wybrzeża z 1970 roku. Ale gromadzimy się też codziennie o 15 w godzinie miłosierdzia i prosimy Chrystusa o błogosławieństwo dla Polski. A bursztynowy ołtarz, ten ołtarz, który jest rzeczywiście zjawiskowym dziełem w Brygidzie, w bastionie wolności, ołtarz, który zawiera w sobie elementy zarówno teologiczne, jak i patriotyczne, pozostanie po nas, pozostanie na wieki, będąc wyrazem wdzięczności właśnie naszego pokolenia przełomu XX i XXI wieku za dar odzyskanej wolności, za dar Solidarności, za dar Jana Pawła II wobec Boga Wszechmogącego i Jego Matki Maryi. Kończę już. Chciałbym na zakończenie powiedzieć, że tę nagrodę, to wyróżnienie tygodnika Solidarność odbierając mam w pamięci odważnych biskupów i kapłanów, którzy za wierność ojczyźnie i Solidarności doświadczali prześladowań i niejednokrotnie przelewali swoją krew. Dziękuję.